Decyzją prezydent Świdnicy Beaty Molskal-Słoniewskiej w 2015 roku powołana została Rada Sportu. Razem z końcem roku 2018 upłynęła trzyletnia jej kadencja. Dlatego też spośród organizacji sportowych działających na terenie miasta z listy zgłoszonych kandydatów prezydent wybrała nowy jej skład. Rada Sportu jest ciałem doradczym dla Rady Miejskiej, dla pani prezydent i dla struktur, które operują jakby w temacie sportu. Jesteśmy po to, żeby pomóc w sytuacjach przyznawania środków, oczywiście z głosem doradczym, ale myślę, że w pierwszej kadencji przynajmniej było tak, że nasze podpowiedzi były przyjmowane i realizowane. W trwającej kadencji w Świdnickiej Radzie Sportu zasiadają Dariusz Stachurski, Kamil Gałuszka, Krzysztof Terebun, Krzysztof Kołodziejczyk, Renata Zapart-Dec, Tomasz Bohuszewicz, Jarosław Rostkowski, Sylwester Romanik oraz Tomasz Idziak. W skład Rady Sportu wchodzą przedstawiciele tak naprawdę wszystkich dyscyplin, które mają miejsce w Świdnicy. Każdy klub miał taką możliwość przedstawienia swojego kandydata i jesteśmy przedstawicielami tak naprawdę większości dyscyplin. Każda dyscyplina ma jednego swojego przedstawiciela w tej Radzie. W dniu 9 kwietnia bieżącego roku członkowie Rady Sportu w Świdnicy spotkali się w jednym z klubów, którego przedstawiciel, dyrektor sportowy sekcji akrobatycznej MKS Polonia Świdnica Tomasz Idziak, zasiada w Radzie. Akrobatyka jest pierwszym klubem, pierwszą dyscypliną, do której Rada Sportu udaje się na takie robocze swoje spotkanie. Chcemy zobaczyć tak naprawdę z bliska i dotknąć ręką wszystkich tych dyscyplin i zobaczyć tak naprawdę jak dzieci, jakie możliwości mają dzieci w dziedzinie sportu. Świdnica to miasto, w którym z roku na rok przybywa sportowych imprez i chętnych do uczestniczenia w nich mieszkańców, nie tylko miasta, ale i okolic. Czy Świdnica to wysportowane miasto? Sport w Świdnicy na pewno stoi i na wysokim poziomie i jeśli chodzi o ilość dzieci i młodzieży uprawiającej wszelkie dyscypliny sportu, na pewno jesteśmy w czołówce na Dolnym Śląsku. Jest też duży przekrój dyscyplin tak naprawdę. Są te, które są wiodącymi czy na Dolnym Śląsku, czy w kraju, ale są też dyscypliny niszowe. I dlatego Rada Sportu jakby jest też po to, żeby pokazać to, co w Świdnicy dzieje się w sporcie. Na pewno nie jest zły stan infrastruktury, ale na pewno przydałoby się jeszcze z dwa boiska piłkarskie i hala widowiskowo-rozrywkowa i wtedy mielibyśmy full tego, co potrzebne dla świdnickiego sportu. Do zadań Rady Sportu należy w szczególności opiniowanie strategii rozwoju gminy Świdnica w zakresie kultury fizycznej, budżetu miasta w części dotyczącej sportu, projektowanie programów rozwoju bazy sportowej, uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej na jej terenie i tworzenie wniosków dotyczących przyznania stypendiów, nagród i wyróżnień zawodnikom i trenerom ze stowarzyszeń sportowych. Z Radą konsultowane są również plany imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje w mieście.